Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Nagrywam audycję bez obrazu, ponieważ mam straszne uczulenie na twarzy. Nie chcę na to nakładać makijażu, bo będzie jeszcze gorzej, a nie chcę też straszyć. Dostałam pytanie, czy zachowanie, które wygląda na typowo narcystyczne, zachowanie, wręcz postępowanie przez dłuższy czas, które wygląda na typowo narcystyczne, czy jest skryptem DDA, czy są to emocje typowe dla narcyza. Nic w psychologii nie jest tak zero-jedynkowe. Rzeczy się zazębiają. Zbiory cech psychicznych się zazębiają, wychodzą jedne z drugich. Z czym są skrypty DDA? To są dysfunkcyjne przekonania, dysfunkcyjne sposoby postępowania, które pozwoliły nam przetrwać w rodzinie dysfunkcyjnej, które w środowisku dysfunkcyjnym pozwalają nie zginąć, przetrwać po prostu. W kwestionariuszach typu lista cech DDA jest to 22 punkty, w programie 12 kroków jest to 14 punktów, a więc niewielka stosunkowo liczba postaw i przekonań, które w dysfunkcyjnym, toksycznym otoczeniu są przystosowawcze, natomiast nie pozwalają budować życia zdrowego, normalnego, szczęśliwego, pozwalają tylko budować dalsze dysfunkcje. Natomiast oczywiście zachowania niedysfunkcyjne w środowisku dysfunkcyjnym, toksycznym są kompletnie nieprzystosowawcze i po prostu często niebezpieczne dla nas samych, dlatego nie bardzo jest sens je stosować, ale oczywiście dziecko wychowane w rodzinie dysfunkcyjnej nie stosuje zachowań zdrowych, reakcji zdrowych, nie dlatego, że to się nie opłaca, tylko dlatego, że po prostu często ich nie zna. Oczywiście dziecięca naiwność, dziecięca niewinność, a już szczególnie u osób z zespołem Aspergera sprawia, że jednak często dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych mają zdrowe, przystosowawcze zachowania, natomiast one są wypierane w czasie. Mój wspaniały psychiatra, który diagnozował mi zespół Aspergera, kiedy już widziałam ten błysk w oku, gdy ze mną rozmawiał, zapytał się mnie między innymi, czy miałam coś, co dałoby się określić mianem syndromu Kasandry. Czy miałam tak, że reagowałam dużym oporem, dużym rozpoznaniem na manipulacyjne zachowania w mojej rodzinie i kiedy się tego wyzbyłam? Oraz dlaczego? Odpowiedziałam, że tak, oczywiście, że tak. Nazywałam bardzo łatwo kłamstwa po imieniu, rozszyfrowywałam je, informowałam wszystkich, na przykład biesiadników, o tym, że ktoś kogoś oszukuje, że ktoś kogoś próbuje naciągnąć i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście reakcje mojej rodziny były takie, że ja zaczęłam się tego wyzbywać, ponieważ oni utrzymywali mnie w przekonaniu, że jestem wariatką i wymyślam. Nigdy nie doszłam do etapu myślenia, że jestem wariatką i wymyślam, natomiast doszłam do etapu, w którym uwierzyłam, że nie warto mówić, co się widzi. Ponieważ obróci się to przeciwko mnie, nikt mi nie uwierzy, a nawet jeśli ktoś mi uwierzy, to później i tak użyje tego przeciwko mnie. Przy pierwszym razie, kiedy coś mu się we mnie nie spodoba. Wtedy nagle z osoby wierzącej mi stanie się osobą, która mnie oskarży o to, że ja kogoś o coś oskarżyłam. Tak więc jakieś takie wrodzone, naturalnie dobre, zdrowe postawy też w procesie wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej potrafią zaniknąć. To jest charakterystyka osoby z DDA. A czym jest, kim jest osoba narcystyczna, czym jest narcyzm? Jest to rodzaj zaburzenia osobowości, a więc coś, co kształtuje się tak samo jak syndrom DDA w dzieciństwie, w procesie wychowania. Oczywiście
żeby mieć zaburzenie osobowości, potrzebny jest też komponent biologiczny, a więc jakaś specyficzna budowa mózgu, na przykład ograniczone płaty czołowe, jakiś rodzaj psychopatii. Bez elementu endogennego, biologicznego, bez psychopatycznej budowy mózgu ciężko jest mówić o zaburzeniu osobowości, ponieważ to zaburzenie może zostać wyprowadzone, wyterapeutyzowane. Natomiast zaburzenia osobowości zasadniczo nie poddają się terapii, prawie że nie poddają się psychoterapii. Oczywiście są próby terapeutyzowania tego. Jest jeden poważny ośrodek leczenia zaburzeń osobowości. Jest on w Krakowie, to jest oddział zamknięty, na którym pobyt trwa minimum pół roku. Jest oczywiście wielu terapeutów, którzy przyjmują osoby z zaburzeniami osobowości. Natomiast jaka jest ich skuteczność? Nie wiem. Poważny ośrodek. Jest tylko jeden w Polsce. Decyduje się na hospitalizację bardzo długą i nie gwarantuje za wyniki. Tak więc to chyba daje najlepszy obraz, jak tu jest ze skutecznością. Zaburzenia osobowości to jest trwały, dysfunkcyjny wzorzec postępowania, reakcji na świat, reakcji na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. A czym jest DDA? Jest to dysfunkcyjny wzorzec reagowania na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Gdzie jest różnica? Gdzie ona tkwi? W jednym słowie, trwały, to znaczy DDA można przepracować. Można w procesie terapii z tego wyjść. Dlatego też DDA, DDD powinno być pierwszą diagnozą. Nigdy nie powinny być nią zaburzenia osobowości. Jeśli idziecie do lekarza i on na pierwszym spotkaniu wam diagnozuje zaburzenia osobowości, to jest to zły lekarz. Jest to leniwy lekarz bez szacunku do człowieka. Dlatego, że ten sam obraz kliniczny co zaburzenia osobowości daje DDA, DDD, może dawać schizofrenia, może dawać też autyzm. I trzeba człowieka poznać i sprawdzić bardzo dobrze w procesie psychoterapii, nie wizyt u psychiatry, tylko w procesie psychoterapii, czy wzorzec postępowania jest trwały i względnie niezmienny, nie poddający się psychoterapii. Czyli różnica pomiędzy DDA a narcystą jest taka, że narcysta w procesie pracy nad sobą, w procesie terapii, autoterapii nie uzyska zmiany, a DDA ją uzyska. Narcyzm kształtuje się we wczesnym etapie życia, mniej więcej w fazie analnej rozwoju, to jest dosyć ważna faza, gdy następuje już znaczny proces uświadomienia sobie odrębności od świata, uświadomienia sobie, że możemy się nie zgodzić, bo jest to okres, w którym mózg zaczyna być w stanie pojąć znaczenie słowa nie. Jest to etap, w którym poznajemy jakąkolwiek niezależność i wolność. I zachowania takie dyssocjalne w dużej mierze kształtują się na tym etapie.
na etapie, w którym zaczynamy rozumieć, że deprywacja, odmówienie kogoś, czegoś komuś, może być niezłym sposobem na wyżycie się na tym kimś. Nadmierne korzystanie z własnej wolności również może być niezłym sposobem dopieczenia komuś. A narcyzm to w dużej mierze potrzeba mszczenia się na innych za własną egzystencję. Oczywiście narcyzm kształtuje się też, jakby jego początki, jego zaczątki kształtują się też w innych etapach rozwoju, przede wszystkim w etapie narcyzmu pierwotnego, gdy dziecko nie ma w ogóle świadomości, że coś poza nim istnieje. Myśli, że jest centrum świata, że jest całym światem. Jeśli następuje w tym czasie jakaś deprywacja ze strony matki, rodziców, świata, to potrzebna jest kompensacja i zazwyczaj kompensację właśnie tworzy się na skróty, tłumacząc sobie głupio świat. Jak narcyz sobie tłumaczy świat? Otóż narcyz to bardzo niskie poczucie własnej wartości, maskowane wysokim poczuciem własnej wartości. A więc jest na przykład związany z zazdrością, z zawiścią, z próbami imponowania innym. Dlatego narcysta nie będzie lubił towarzystwa, któremu nie da się zaimponować. Jeśli przestaje imponować czymś, to po prostu odchodzi od towarzystwa, ponieważ nie bardzo jest w stanie się rozwijać. Cała jego uwaga idzie na imponowanie. Następnym dobrym etapem do ukształtowania się narcyzmu jest etap socjalizacji, kiedy jest się odrzuconym nie tylko przez rodzinę, ale też przez grupę rówieśniczą. Również jednym z mechanizmów obronnych będzie nadrabianie tego maską, postawą pełną pozorów, graniem kogoś, graniem jakiejś roli. I to jest bardzo tożsame z rolami w grupie dysfunkcyjnej. Oczywiście taką podstawową grupą dysfunkcyjną jest rodzina. Znaczy nie musi być, ale zazwyczaj jest. I tam są takie charakterystyczne role osób DDA, które pozwalają przetrwać. I to jest na przykład kozioł ofiarny, który bierze na siebie winę. To jest dziecko bohater, które stara się wszystkich uratować. To jest gwiazdka, która stara się, czy tam błazen, która stara się wszystkich rozśmieszać. I tak samo dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przyjmują takie role, takie postawy również w grupie rówieśniczej. Często właśnie robią z siebie błazna albo kogoś, kto wszystkim będzie pomagał, niczego nie chcąc w zamian, kto będzie tylko dawał, a nie przyjmował, tylko po to, by być lubianym. Oczywiście nie jest tak naprawdę lubiany, jest tylko używany w swojej roli. I gdzieś ten deficyt emocjonalny, wynikający z poczucia, że to nie jest prawdziwe, będzie się będzie wyczuwalny dla takiej osoby. I będzie narastał żal, gorzkość, żółć może nawet, mówiąca, że życie jest złe, że ludzie są źli, że ludzie są niesprawiedliwi. I teraz jest po prostu kwestia tego, czy twoje DDA trafi na podatny grunt twojej budowy mózgu psychopatycznej. Czy trafi to na podatny grunt odpowiedniej budowy mózgu z
nie uczącej się na własnych błędach, psychopatycznej, czy nie? Bo od tego zależy to, czy będziemy mówili o zaburzeniu osobowości, czy będziemy mówili po prostu o syndromie DDA. W syndromie DDA całe spektrum zachowań charakterystycznych dla zaburzeń osobowości jest widoczne, jest dostępne i jest używane. Przy czym osoba z zaburzoną osobowością nie do końca jest w stanie zrozumieć to, co robi. To znaczy, jej silne przekonanie o słuszności własnych zachowań, o tym, że inni też tak mają, niewielka umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego uniemożliwia jej zmianę. Natomiast osoba z syndromem DDA, z prawidłową budową mózgu, będzie rozumiała lepiej, będzie mogła dostrzec lepiej to, co robi. Co nie znaczy, że będzie się chciała zmienić, bo wcale niekoniecznie. Dlatego wcale nie jest łatwo zdiagnozować, czy mamy do czynienia z narcystą, z osobą o zaburzonej osobowości typu B, narcyzm, z klastra B, narcyzm, psychopatia, borderline, histrionizm, czy mamy do czynienia z osobą z DDA. Dlatego, że zwykła decyzja, że ja się nie chcę zmienić, da nam te same efekty, co biologiczna podstawa do zaburzenia osobowości. To znaczy brak progresu. Zwykła zła wola DDA, zwykła dziecięca, dziecinna, niedojrzała wola DDA, wola tego, że on wymusi na świecie, by w końcu jego skrypty zadziałały na zdrowych ludzi, doprowadzi dokładnie do tego samego, do czego klasyczne, kliniczne zaburzenie osobowości, a więc do tego, że ten człowiek będzie stale stosował dysfunkcyjne skrypty, dysfunkcyjne zachowania, dysfunkcyjne rozwiązania. Zaburzenia osobowości to jest coś, co się kształtuje, zaczyna się kształtować w dzieciństwie, tak? I jeśli się nie zmieni do tego 22, 25 roku życia, to już się w zasadzie nie zmieni. Natomiast DDA może się zmienić, bo nie jest zaburzeniem osobowości, więc nie jest trwałe. Nie ma tego czynnika biologicznego. Oczywiście mózg i tak jest zdewastowany wystarczająco i trzeba dużo pracy, by go przebudować. Ale ma zasoby do przebudowania. Natomiast znaczne ograniczenie neuronów lustrzanych, znaczne ograniczenie części mózgu odpowiadających za procesy społeczne, na przykład płatów czołowych, uniemożliwia przebudowanie, bo nie ma czego przebudować, nie ma na czym. Są stałe braki w tej konstrukcji i na to się nie wpłynie. Oczywiście też w procesie wychowania można doprowadzić do znacznego uszkodzenia tych obszarów mózgu. I wówczas w zasadzie mamy do czynienia z socjopatą, czyli z kimś, kto został socjopatą w procesie wychowania, a nie z urodzenia.
Ale są to skrajne, skrajne przypadki, raczej nie ma ich wiele. Ponieważ i tak jest potrzebna jakaś biologiczna słabość, by dokonać aż takiego spustoszenia. Natomiast ogromne znaczenie właśnie ma ogólna jakość społeczeństwa. Ogólna jakość przekonań społecznych, wzorców społecznych, klimatu życia. Ponieważ wielu ludzi głęboko patologicznych po prostu nie widzi sensu na przykład w uczciwym życiu. Bo w naszym kraju na przykład uczciwe życie jawi się jako heroiczna walka związana z dużym samopoświęceniem. Wielu Polaków na przykład nie rozumie, dlaczego miałoby nie oszukiwać innych czy nie kraść. Ponieważ przekonanie społeczne mówi, że wszyscy kradną. I wielu Polaków po prostu w to wierzy. Dlatego nawet mogąc pracować ze swoim syndromem DDA, nie widzą w tym sensu. Uważają to za tak zwane frajerstwo. I niekoniecznie jest się sens zastanawiać, gdy spotykamy człowieka, który zachował się narcystycznie, czy on jest narcystą, czy jest DDA. Czy to są jego skrypty, czy to są jego emocje. Nieistotne. Jakby jedna sprawa to jest narcysta, a druga sprawa to są zachowania narcystyczne. To znaczy nie trzeba mieć zaburzonej osobowości, nie trzeba być narcyzem, żeby się zachowywać jak narcyz. Tak samo jak nie trzeba być psychopatą, żeby się zachowywać jak psychopata. Socjopata zachowuje się tak samo jak psychopata, ale z innego powodu, z powodu przekonań. Czyli de facto z powodu skryptów. Psychopata naprawdę nic nie czuje. Fascynuje go cierpienie. Socjopata nauczył się wyłączać emocje, a cudze cierpienie fascynuje go z powodu potrzeby zemsty na wszystkich i na wszystkim dookoła. Nie ma wielkiej różnicy. Różnica jest kliniczna. Tylko kliniczna. I myślę, że tyle wystarczy. Zaraz pomyślę, czy nagrać jeszcze drugą część rozwijającą to. Dziękuję bardzo.